Naszym gościem jest pan Artur Celiński, Republikanowa. Dzień dobry. Dzień dobry. No i mamy niezwykłą urodzaj, jeżeli chodzi o ciekawe tematy, które warto skomentować. Zaczniemy od Trybunału Konstytucyjnego. Oczywiście. Niezwykła sytuacja. Trzech sędziów stawia weto i mówi, proszę państwa, w Ameryce to jest najlepiej. Są święci. Nie zostanie dopuszczony. Są wybieleni, chodzą na biało ubrani. To oznacza, że... A tutaj to wiecie państwo. Trybunałowi grozi pewnego rodzaju... Jak święty, to trzeba po... jakoś tak odwrotnie, nie po żydowsku. W łeb. Zarządza zabić. No i tak, co spotkało Jezusa? Ustawy, co spotkało Szczepana? Co spotykało ludzi, którzy się tak wybijali, proszę państwa, jednostki? Tutaj jednostki nie mogły się wybijać, bo tutaj są zawsze szare masy. Musisz robić to, co im. Ja to do Mareczka piszę, że nie zachowuj się jak szare masy, jak każdy inny, bo ty zdradzasz, że ty jesteś po prostu w tej Polsce komunistycznej. Tutaj nigdy nie było jakichś takich wielkich ludzi indywidualistów, bo jak co, popiełuszko, to go zabili. Jezus Chrystus to już powiedział, prawda? Tak 2000 lat temu, jaki to wielki przykład. Ile oni mieli przykładów jako proroc. 312 proroctw. One się wszystkie ziściły, sprawdziły na Jezusie. A oni go zabili. Czy to nie było odwrotnie? Czy to nie było jakby złośliwie to mało? Świadomie zaplanowane przez zło? Prawdą, a co jest szatana, interpretacją morderstwo niekoniecznie zgodną z właściwym aresztować wydarzeń. I to się właśnie PiS-owi nocy udało. Udało wtedy, się kiedy sprawić, nie ma, żeby ludzie przestali się orientować fleszy, tak naprawdę, jak działa jeden z najważniejszych organów konstytucyjnych tego państwa. Lubią tak, poza. A to niestety przygotowało się na jakoś obrony naszych praw obywateli. Przez przypadek, no i zobaczymy, może jak to świadomie no, oczywiście ta sytuacja z tylko sędziów, która mówi, no to my się nie zgadzamy i będziemy bronić swoich koleżanek, którzy nie zostali zaprzysiężeni, to dla mnie jakby jest jeden z elementów takiego... To grupy nacisku jednak o to, żeby... Koncita, Barbie, Baby, Langstrom Extra. My nie to boimy to się przedstawić się państwu pewnych logicznych faktów. No, po pierwsze, nie to, że tam Trybunał Konstytucyjny, bo dwa, strasznie no, się nocą, ci, którzy czy nad ranem, czy w południe, grunt, że odebrał. Przegrali no, wolą, że się wyda. Ceremonią. A jak tak, się to wyda, nie jest jakby no to tylko w piosence, a jak się wyda, po co żeście takie żydowskie piosenki stworzyli? Bez muzyki, bez władzy. Melodii, to jest właśnie chaotyczne, to, co się podoba się PiS-owi. Mhm. Niepozytywne. No Janek Witek tu się bił i ciągle tę Chris Derk puszczał niemiecką. Niemieckie piosenki pozytywne, melodyjne, wspaniałe. I on zawsze, jakby chodził, kilka no takich tak, to, piosenek puszczał. Zbierał ślubowanie w nocy, no nie może być argumentem przemawiającym za tym, że ci sędziowie dla poprawienia humoru, Janek Witek puszczał niemieckie piosenki, nawet takich niemieckich zajęli miejsca sędziów. A tutaj nie ma staruszków. Znaczy tutaj miejsca, już, to już jak jest młody taki dziad, że jest, to jest głupio chytry i najmądrzejszy. Potem idzie na studia, ale to ile to się trzeba uczyć, żeby kogoś wyrolować, sędziów, kogoś oszukać, żeby kamienicę zabrać, a ludzi wystawić z torbami na bruk. Znaczy, bo oni, jak rozumiem, jakby stawili się do pracy, no. Tak? Jakby problem jest taki, że prezes przecież nie mógł zamknąć teraz przed nimi Trybunału. No, jeżeli nie są sędziami, no bo rozumiem, że wedle prezesa i wedle sporej części komentatorów nie są, no to w takim razie niby dlaczego do tego budynku w ogóle zostali wpuszczeni? No tak, ale oczywiście gdyby to było takie proste, to rzeczywiście powinni zostać wpuszczeni i tak dalej, ale wyobraźmy sobie, co wtedy też by była cała dyskusja. Natomiast tak wydaje się, że sędzia Rzepliński, prezes Rzepliński wybrał jakby tak najbardziej pokojowe rozwiązanie. Znaczy jakby jasno powiedział, że nie może dopuścić ich do orzekania, tych sędziów wybranych, jakby na miejsca, które zostały skutecznie wcześniej, no, które wcześniej dokonano wyboru, I jakby jasno wskazuje, że PiS powinien naprawić swoją sytuację. Prezydent mówi, że oczywiście nie może dokonać zaprzysiężenia kolejnych sędziów, no bo zaprzysiągł poprzednich. No, no,
I rzeczywiście, no przyznało się do swojej porażki, oczywiście, no, oczywiście, żeby się przyznał, bo pokazało się, że jego poziom decyzja była podjęta niezgodnie z konstytucją. No, byłby też problem, mielibyśmy trochę, żadnym nadmiar sędziów w Trybunale. No właśnie, nie mamy nadmiaru sędziów, to nie jest tak, że żadnych interpretacji. No tak, ale ja jestem za interpretacją, którą jakby nie tylko Trybunał Konstytucyjny nam tutaj podaje, ale którą potwierdza również Sąd Najwyższy. W związku z tym jakby nie mam powodów, żeby wierzyć w to, co mówi prezes Jarosław Kaczyński czy prezydent Andrzej Duda, jeśli mam wykładnię najważniejszych organów sądowniczych w tym kraju. No to teraz, jeżeli komuś się wydawało, że ta sytuacja jest skomplikowana, to być może skomplikujemy ją jeszcze bardziej, dokładając kolejny temat, nie związany już z samym Trybunałem, ale z Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Niezwykle ciekawa sytuacja. Zaczęło się tak naprawdę od materiału filmowego, po którym nastąpiła wypowiedź, no krótki komentarz pani rzecznik Mazurek odnoszący się do pana Adama Bodnara. Przypomnijmy jeszcze, że cała sprawa tak naprawdę odnosi się do opinii wydanej przez jedno z ciał, które działa przy Narodach Zjednoczonych. No i można powiedzieć, że od małych kroczków zaczęły się większe kroczki, potem jeszcze większe. No i doszło do tego, że w tej chwili trwa pewnego rodzaju medialny spór o to, czy PiS będzie chciał odwołać Rzecznika Praw Obywatelskich, czy nie. No, tylko pytanie, czy to nie jest temat mimo wszystko trochę jednak przez media wykreowany. Bo takiej deklaracji, tak naprawdę, wyraźnej deklaracji, no mimo wszystko nie usłyszeliśmy. Poważnej deklaracji. No tak, ale mam wrażenie, że od niedawna media publiczne, czy też jak to woli narodowe, zwłaszcza Wiadomości Telewizji Polskiej, starają się kreować pewną rzeczywistość bardzo usilnie. Na przykład przez 7 bodajże edycji Wiadomości, no wskazując, jakby, że coś niedobrego dzieje się w strefie organizacji pozarządowych, które dostają jakieś przelewy z instytucji publicznych, nie wyjaśniając na jakiej podstawie prawnej, dlaczego i że to jakby tam nie ma żadnej afery, tylko po prostu właśnie kreuje rzeczywistość. Ale musimy też się pogodzić z tym, że to nie jest tak, że fakty same się bronią, że media podają na interpretację pewnych faktów i niestety czasami one nie są zgodne z prawą, ale to z prawdą, ale to jest jakby naturalny element demokracji. Każdy z nas ma inne opinie, inną interpretację i fantastycznie, tak? Ważne, żebyśmy się szanowali. I tutaj pojawia się problem. Proszę zauważyć, wróćmy na chwilę do Trybunału Konstytucyjnego. Sędzia Przyłębska teraz jest atakowana i pozostali sędziowie wybrani głosami Sprawiedliwości, że są niekoniecznie sędziami konstytucyjnymi Trybunału Konstytucyjnego, tylko funkcjonariuszami partyjnymi. Nie mam będę mistrzem z tego dopiero. Oddałeś telefon, a teraz będziesz naprawiał. Oczywiście, sędzia Niewiele Przyłębska tłumaczy się oczywiście, że została wybrana przez legalny parlament i tak dalej. Fantastycznie. Tylko proszę zauważyć, że wcześniej takie same oskarżenia były kierowane wobec profesora Rzeplińskiego, tak, że jest funkcjonariuszem politycznym, że jakby współpracuje z Platformą Obywatelską. Ale to w takim razie być może po prostu mamy problem z Trybunałem. No bo nie, mamy problem z tym, że nie mogąc jakby liczyć tylko na siłę samych argumentów merytorycznych, zaczyna się blokowanie pewnej takiej jakby etykietek dla każdego ludzi, tak, że ktoś nie podejmuje decyzji słusznych, racjonalnych czy merytorycznych, dlatego że właśnie jest na pasku czymś, także jest na czymś rolę. I teraz tutaj pojawia się znowu jakby Rzecznik Praw Obywatelskich, który jest krytykowany za to, że oni ci wie, co nie robią cały czas, a ty, no to trzeba było siedzieć, jak ty nie chciałeś iść na pasku czymś. Rzecznik Praw Obywatelskich jest po to, żeby bronić naszych spraw obywatelskich. Nie jest rzecznikiem interesów rządu. Nie jest rzecznikiem interesów jakiejkolwiek partii politycznej. Został wybrany przez parlament. No to niech on odpisze tę formę, bo jemu to służy ochronie praw obywatelskich. Jakby jest rzecznikiem naszych interesów. W związku z tym jakby nie można powiedzieć, że jeżeli nie zgadza się z interpretacją rządu, to jest na przykład stronnikiem jakiejś partii politycznej. Nie, on uważa, że działania rządu, takie czy inne, mogą zagrozić naszych praw obywatelskich. I fantastycznie, po to właśnie jest Rzecznik Praw Obywatelskich. Nawet być może jeszcze cała sprawa jest wykrywana też przez media, bo niedawno Jarosław Kaczyński przyznawał w liście, którzy są publiczne też na serwisach społecznościowych, że do Piotra Ikonowicza, gdzie zresztą odpowiadał na jego wcześniejsze zapytania. PiS nie ma takich planów, natomiast pamiętajmy o tym, że kiedyś też kandydatka na kierowaniu premier, Beata Szydło, mówiła, że nie ma planów powołania Antoniego Macierewicza na ministra obrony narodowej. W związku z tym nie wiem, taki pewien. No to w takim razie idźmy dalej, bo tak jak na początku zaznaczyłem, tych ciekawych tematów jest naprawdę sporo, to teraz może dla
braki politycznej równowagi druga strona sceny. I dziwne przypadki Mateusza Kijowskiego i Kodła, właściwie dziwne pomysły, mogą się wydawać dosyć dziwne przed marszem 11 listopada. Kod chce stworzyć, chce zaprosić Polaków na marsz, no będący, nie oszukujmy się, pewnego rodzaju kontrmarszem, czy też alternatywą dla Marszu Niepodległości. No, zapowiadanych jest być może nawet 100 tysięcy ludzi. No, natomiast spore emocje, i to nie do końca pozytywne, wzbudzają pomysły, w jakie tam Mateusz Kijowski próbuje Polaków do tego marszu zachęcić, ponieważ na plakatach na przykład pojawił się wizerunek pana Dmowskiego, czyli no, polityka okresu międzywojennego, no, który jest niejako ikoną narodowców i jest niesiony na sztandarach właśnie tego marszu 11 listopada, co oczywiście no, wywołało spore zdumienie tych, którzy być może byliby zainteresowani tym marszem alternatywnym. No tak, ale i to nie jest jedyna rzecz. Oczywiście, tak. To jest trochę, bo już szersza perspektywa na to wszystko. Ja tam to patrzę. Oczywiście kwestia umieszczenia Dmowskiego na plakatach Marszu Kodu, to jest pomyłka, to jest błąd. Tak, i z tego błędu jakby szybko się Mateusz Kijowski chciał wycofać. No to ja przypomnę jeszcze wcześniejszy plakat, gdzie było hasło pod tytułem "Nie musisz być lewakiem". Oczywiście. I wydaje mi się, że to jakby wynika z tego, że po prostu pewna komunikat, który świetnie brzmiał w głowie szefa Kodu, lidera Kodu, w rzeczywistości okazał się nie być taki fantastyczny. Jakby po prostu ktoś nie przepracował tego. Być może... A z drugiej strony to też jest taka sytuacja, że Kod trochę jakby traci impet. Naturalny, tak? No bo rzeczywiście ten rząd już jakby rządzi 12 miesięcy, prawie jakby teraz będzie rok ponad. Kilka odbyło się świetnych, wielkich, świetnych w tym sensie, że z sukcesem manifestacji, które zorganizował Kod. No i jest pragnienie, co by tutaj jeszcze zrobić. Tak? Oczywiście tego też wchodzi jakby relacja próba budowy jakiejś szerokiej koalicji antypisowskiej, tak, z udziałem Nowoczesnej, z udziałem Platformy Obywatelskiej. Tu już możemy być chyba pewni, że oczywiście, że jej nie będzie. Ale tylko mówię o tym, że jakby Kod szuka sposobu na to, żeby podtrzymać tę energię, którą została wywołana, która tak świetnie się sprawdziła podczas części z tych marszów. No i wydaje mi się, że to jakby jest kolejny efekt tych poszukiwań. Tak? Znaczy, zawsze mieliśmy tak jakby od kilku lat, że 11 listopada został zawłaszczony i w przestrzeni jakby takiej symbolicznej, i w przestrzeni też fizycznej na ulicach naszych miast przez narodowców, którzy organizowali marsz na Niepodległości, którzy jakby rzeczywiście często nadużywali przestrzeni publicznej do swoich celów. Ale to, przepraszam, bo ja na chwilę niestety muszę stanąć w obronie narodowców, bo to nie tyle ten dzień został zawłaszczony, co ten dzień tak naprawdę leżał odłogiem. Nikt się tym dniem po prostu przez wiele, wiele lat kompletnie nie interesował i nie chciał się tym dniem zająć, aż tym dniem zajęli się narodowcy i dlatego mamy teraz Marsz Niepodległości. Pozwoli pan, że ciąg dalszy, oczywiście za kilka dni. Autopromocja. Polskie Radio 24. Aktualne wydarzenia, gorące komentarze, szczegółowe analizy. Politycy w krzyżowym ogniu pytań prosto z Sejmu w rozmowie parlamentarnej w Polskim Radiu 24. Codziennie od poniedziałku do piątku o 16:15. Ewa Wasążnik. Zapraszam. Autopromocja. Informacje dnia w skrócie. Jest 11:30. Resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapewnia, że nie zabraknie pieniędzy na program Rodzina 500+. I o tym na początek. Tysiące dronów dla polskiego wojska. W serwisie powiemy o zakupach dla armii zapowiedzianych przez ministra obrony narodowej. Na koniec Stany Zjednoczone. Tam rozpoczęło się już głosowanie w wyborach prezydenckich. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia. Adrianna Calińska-Czaniecka, zapraszam. Resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapewnia, że nie zabraknie pieniędzy na program Rodzina 500+, i wszystkie uprawnione rodziny otrzymają należne im świadczenia. Ministerstwo podkreśla, że uwzględniało, iż mogą wystąpić niedobory w porównaniu do szacowanych wydatków, ale skala ich jest niewielka. Resort informuje, że na bieżąco monitoruje sytuację i w ostatnich dniach zebrane zostały zapotrzebowania z urzędów wojewódzkich. Minister Elżbieta Rafalska wystąpiła do ministra finansów
przepisów o uruchomieniu dodatkowych środków, które mają umożliwić terminową wypłatę świadczeń. Z raportów jednej doradczej PWC wynika, że jeśli chodzi o wydatki na politykę rodzinną, jesteśmy w szóstej czołówce wśród krajów Unii Europejskiej i pod względem poziomu wsparcia rodzin zajmujemy czwarte miejsce na 28 państw Unii. Jeśli chodzi o średnie kwoty bezpośredniej pomocy w zakresie ulg na dzieci, no a ten oczywiście kurczak tak dzwoni, nie w tym momencie, co ja coś robię, to wtedy tak jak Marecek, psychiczny. Minister obrony, no, nie rozumie. Macierewicz zapowiada potem sobie dla wojsk operacyjnych dokucza oraz dla wojsk obrony terytorialnej. Sobie podcina sam, na której siedzi. Pokazie projektów najnowszych polskich bezzałogowych statków powietrznych w Wojskowym Instytucie Technicznym Uzbrojenia w Zielonce. Minister powiedział, że wojska będą wyposażone zarówno w drony bojowe, jak i obserwacyjne. Zamierzam kupić tyle, ile będzie potrzebne do działania poszczególnych formacji. Ta broń, jeżeli chodzi o drony, jest bronią masową. Jej skuteczność zależy od masowości. Tak więc mówimy o tysiącach egzemplarzy. Antoni Macierewicz dodał, że wyposażenie wojsk w drony jest kwestią roku. Wyjaśnił, że tyle czasu potrzeba na zakończenie przygotowań i wdrożenie do masowej produkcji bezzałogowców. W Stanach Zjednoczonych rozpoczęły się wybory prezydenckie i jako pierwsza głosowała niewielka osada Dixville Notch w stanie New Hampshire. Wyniki ogłoszono natychmiast. Wygrała Hillary Clinton. Osada jest położona na północnym krańcu New Hampshire przy granicy z Kanadą. Wioska liczy 12 mieszkańców. Zgodnie z tradycją o północy ci, którzy przyszli na wybory, wrzucili swoje głosy do urny. Po chwili podliczono wyniki. Hillary Clinton zdobyła 4, Donald Trump 2, a kandydat partii libertariańskiej Gary Johnson 1 głos. Jeden z wyborców wpisał na karcie do głosowania nazwisko Mitta Romneya. W innej miejscowości stanu New Hampshire Hart's Location Hillary Clinton pokonała Donalda Trumpa 17-14. Formalnie głosowanie w amerykańskich wyborach prezydenckich zaczyna się na wschodnim wybrzeżu o 6 rano, czyli w południe czasu polskiego. Prawo stanu New Hampshire pozwala jednak na wyjątkowe głosowanie o północy miejscowościom do 100 mieszkańców. Za 2 tygodnie mają być znane szczegółowe przyczyny październikowej katastrofy europejskiego lądownika Schiaparelli na Marsie. Mówi o tym szef Europejskiej Agencji Kosmicznej, który już ma pierwsze hipotezy. Jego zdaniem pokładowy komputer lądownika niewłaściwie zbierał dane z otoczenia i błędnie odczytał wysokość. Przez to silniki hamujące włączyły się tylko na 3 sekundy. Był to zbyt krótki czas, by odpowiednio zmniejszyć prędkość. W konsekwencji lądownik Schiaparelli z dużą siłą uderzył w powierzchnię Marsa i roztrzaskał się. Naukowcy z Rosji i ESA mają podać więcej szczegółów 21 listopada, kiedy to spotkają się, by zdecydować, jak będzie wyglądała przyszłość misji. Marsa okrąża bowiem cały czas europejski orbiter TGO, który ma badać atmosferę czerwonej planety. Rafał Motwiuk, Polskie Radio. Prognoza pogody. Dzisiaj pochmurno i deszczowo. W górach śnieg. Temperatura od 1 do 6 stopni. Wiatr słaby, na wybrzeżu słaby i umiarkowany, zmienny. A kolejne informacje dnia już o godzinie 12. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 34 minuty po godzinie 11. Polskie Radio 24. Punkt widzenia. A w Polskim Radiu 24 przypomnę pan Artur Celiński, Republikanowa. Dzień dobry. Jeszcze raz. Dzień dobry jeszcze. No i wróćmy w takim razie do Mateusza Kijowskiego, kodu i marszu 11 listopada. Przypomnę, idę, bo nie każdy, kto ma inne zdanie, musi być lewakiem, a potem jeszcze portret Romana Dmowskiego, co wywołało pewnego rodzaju konsternację wśród mniejszych i większych sympatyków kodu. No, tak jak mówiłem, to jest oczywiście błąd i być może będzie miał o wiele poważniejsze konsekwencje, niż to się Kijowskiemu dzisiaj wydaje. Kot musi bardzo mocno przemyśleć swoją przyszłość, kim chce być, czym chce być, no bo nie da się utrzymać entuzjazmu, takiego stanu gotowości przez dłuższy czas, a odpowiada się, że do tego będziemy wszyscy chyba zmuszeni, żeby ten rząd nie zmieni nagle swojego sposobu działania. A pana, tak jak Trybunał Konstytucyjny rozumie. A pana zdaniem kot ma szansę przetrwać? No bo właściwie można powiedzieć, że to był pewien twór wywołany przez bardzo duże emocje, które pojawiły się przy okazji Trybunału Konstytucyjnego.
ale tak naprawdę twór, co do którego nikt nie wiedział, w jaką stronę będzie podążać, jakie ma poglądy. No to był pewien zlepek ludzi, którzy chcieli po prostu coś zrobić. Gdyby to się miało przerodzić w jakąś trwałą formę, no to tu zaczyna się problem, bo mamy Nowoczesną, mamy Platformę Obywatelską. Pytanie, czy jest miejsce na kolejną, bardzo podobną, jak się wydaje, formację odwołującą się do bardzo podobnych, znowu, jak się wydaje, wyborców. Znaczy, wszystko zależy też od tego, jak się będą partie pozycjonować jakby na scenie politycznej, opozycyjne partie. Bo przez pierwszy okres rządów Prawa i Sprawiedliwości, zarówno Nowoczesna, jak i Platforma Obywatelska przyjęły strategię bardzo mocnego podkreślania, jak bardzo niebezpieczny jest rząd Prawa i Sprawiedliwości, trochę zaniedbując realizację swoich własnych, przygotowań swoich własnych propozycji i działań. Oczywiście one się były, to nie jest tak, że jakby, że PiS, że Platforma i Nowoczesna nic nie robiły, ale ze względu na okoliczności, na to, że media interesowały się zupełnie innymi obszarami, no to jakby te konstruktywne propozycje gdzieś pojawiały się, zostawały niewidoczne. Może tak. No i teraz jakby jest kwestia tego, czy w jaki sposób, jakie strategie przyjmą obie te partie, największe partie opozycyjne, jak też zachowa się partia Razem, bo wydaje mi się, że też warto to je obserwować, tym bardziej, że jakby też jest trzeci marsz 11 listopada, nie tylko mamy ten nominowany przez KOT, nie tylko ten przez Narodowców, ale również ten, którego gospodarzem czy szefem innych organizatorów jest partia Razem. I w związku z tym to, czym KOT będzie, będzie zależało od właśnie zachowania tych wszystkich jakby głosów, bo może być taką ponadpartyjną platformą manifestacji poglądów, niekoniecznie na ulicach miast, ale ta, która rzeczywiście mówi, nie pozwalamy na ograniczenie się praw obywatelskich, no ale jeżeli taką rolę będą chciały pełnić albo Nowoczesna, albo Platforma Obywatelska, to nie jest do końca też jasne, no to rzeczywiście KOT będzie miał problem. No i jeszcze jedno wyzwanie, bo KOT w przypadku tego marszu licytuje bardzo wysoko, bo mówi się o 100 tysiącach osób, które mają się pojawić na tym marszu. Przyznam szczerze, trudno mi w to uwierzyć, żeby taka frekwencja rzeczywiście miała miejsce. No i teraz pytanie, czy jeżeli na tym marszu pojawi się, załóżmy, 10 tysięcy osób, no czy to będzie pewnego rodzaju klęska wizerunkowa KOD-u, która może się okazać klęską ostateczną? I że klęska wizerunkowa, znaczy może nie klęska, ale problem wizerunkowy już jest po tych błędach, prawda? W związku z tym może to też kilka osób zniechęcić, no, bo tak jak mówiłem, ten komunikat, który świetnie wydawał się brzmieć w planach czy planowaniu, w rzeczywistości nie przetrwał jakiekolwiek próby. I oczywiście mamy też taką sytuację, że być może wiele osób będzie się bało wziąć udział w tym marszu. Zresztą też na to trzeba pamiętać, bo jednak Marsz Niepodległości, mimo całej mojej sympatii do tego, żeby każdy z nas mógł manifestować swoje wartości, nie zawsze kończyły się w sposób bezpieczny. I na przykład, kiedy rozmawiam z żoną o pójściu na taki marsz, to jest poważne pytanie, czy to będzie bezpieczne zabrać dziecko ze sobą, na przykład, tak jakbyśmy chcieli to zrobić. W związku z tym nie wiem, czy tutaj te jakby, oczywiście szacunki czy też oczekiwania są bardzo duże, ale na chwilę też efekt może mieć dużo czynników. To niekoniecznie dlatego, że ludzie nie chcieli się identyfikować z KOD-ą, bo nie brać udziału w jego marszu, tylko dlatego, że często może się po prostu będą bali wyjść na ulicę, bo ten 11 listopada nie jest świętem radosnym, nie jest świętem, w którym wszyscy cieszymy się z niepodległości. To jest też święto, w którym jedni mówią, że są większymi patriotami od innych. I to się zaczyna dzielenie, i to się zaczyna coś niedobrego. No, niestety. Ale przed Mateuszem Kielskim jeszcze jedno wyzwanie, bo pojawiły się, i to mówi o tej stronie raczej mu sprzyjającej, pojawiły się głosy Mateusz Kielski do wymiany. Oczywiście, że KOD-zie są inni inteligentni ludzie, którzy być może lepiej będą tą instytucją, tą grupą, tym ruchem zarządzać. Ja nie znam polisów podejmowania decyzji o takiej, nie jest to komunikacyjnie, czy takich komunikatów już są wydawane, ale to jest naturalne, że każdy lider, który zaczyna popełniać błędy, no musi liczyć z tym, że ktoś zapyta, czy powinien dalej być liderem. To jest naturalne. I wydaje mi się, że rzeczywiście razem z myśleniem o przyszłości KOD-u, to jest też myślenie o tym, czy pan Kijawski jest właściwym człowiekiem do realizacji tego, takiej jakiejkolwiek strategii, jaką sobie KOD przyjmie. Było o Platformie, to teraz rzeczywiście jeszcze przez moment o Platformie, chociaż właściwie o tej Platformie w wydaniu warszawskim. Hanna Gąkiewicz-Walc, warszawski ratusz unieważnił przetarg na audyt nieruchomości. Została złożona jedyna oferta, która została właśnie przez ratusz odłożona. To oznacza, że cała ta procedura będzie powtórzona. No ale bez względu na to, jakie były powody odrzucenia tej oferty, no znowu pojawia się pytanie, czy rzeczywiście ratusz powinien być sędzią we własnej sprawie, no, bo takie zarzuty się pojawiają.
nie wiem, nie sądzę, czy to jest sędzia we własnej sprawie. Znaczy, pamiętajmy o tym, że warszawski ratusz jest jednym z elementów całej układanki, w którym ten proces zwrotu nieruchomości się dokonuje. Oczywiście, sądy, izby skarbowe, poprzednie władze Warszawy, można by było mnożyć. Natomiast bez wątpienia przez ostatnich 10 lat te najbardziej głośne, najbardziej spektakularne decyzje, kwestie dotyczące reprywatyzacji, te najbardziej skandaliczne również, no, zapadały za prezydentury pani Hanny Gąkiewicz-Waltz. Tak, ale pamiętajmy też o tym, że jakby cały ten proces reprywatyzacji ma kilka faz. Pierwsza jest jakby dyskusją o tym, czy rzeczywiście powinniśmy zwracać ludziom, którzy byli pierwotnymi właścicielami albo podają się za nich, 100% wartości, którą jakby zwrotu. Tak, jakby to podstawowe pytanie. To jest oczywiście cała dyskusja o prawie własności, o świętym prawie własności i tak dalej, i tak dalej. I ona została podjęta w Polsce w ten sposób, że nie decydowaliśmy się na rozstrzygnięcie globalne, tylko każdy z nas, obywateli, który miał takie roszczenia, mógł pójść do sądu i walczyć o swoje prawa. I potem się tego okazuje, że jest ten drugi etap, że w sądzie można mieć wpływ na procedury. I to nawet na takim poziomie, że można przekupić archiwistę czy archiwistkę do schowania jednego dokumentu. I to już wpływa na cały proces. I nagle się okazuje, że osoby, które jakby być może wiedzą lepiej, jak ten system funkcjonuje i wiedzą, w jaki sposób są te punkty, wykorzystywały te punkty. I teraz nie wiemy, czy to było zgodne z prawem, czy niezgodne z prawem. Jak rozumiem, prokuratura takie postępowania prowadzi, również dotyczące tego, co się działo w warszawskim ratuszu. Ale w związku z tym, że ta procedura jest bardzo skomplikowana, to warto byłoby zobaczyć, gdzie są te same punkty. Mam nadzieję, że w tym audycie też chodziło o to, żeby sprawdzić, gdzie ta procedura zawodzi i czy to jest działanie celowe, nic świadome. Nic nie jest skomplikowane. O 13 proszę słuchać polityków. Aktualności czy to jest dnia. Działanie, wszystko które jak krowie na rowie powiedzą chłopu na miejscu. Bo tutaj ten facet, co mówi, to tak zlewa z głosu. Nie, no to już nic nie będę więcej mówiła. Którą to przejęła rodzina jej męża. Natomiast przejęła, to przyjęła, coś jakieś takie, wiesz, pokręcone, nieroznaczne. Niezgodny z prawem, albo przynajmniej no, wzbudzający daleko idące wątpliwości, czy rzeczywiście ta kamienica powinna się w tych rękach znaleźć. Tak, ale ile ja dobrze pamiętam, to jakby te wątpliwości dotyczą jakby niekoniecznie zwrotu nieruchomości. W tych rękach jak można było bezczelnie ludzi na ulicę wyganiać. To już jest podejrzane. Ludzie byli wygonieni na ulicę. W jakim celu? Sam ten pierwszy krok już jest podejrzany. A że znaleźć się w tamtych czy innych rękach, to ty się o to nie bój. Najpierw w schowku, potem do kogoś, a potem do kogoś. Co ciebie to obchodzi? Abyś tylko tutaj mataczył? Po co ci to? Abyś tutaj tylko mataczył? Kiedy nadaje? Nie znam szczegółów, dlaczego ta oferta została odrzucona, ale Tok FM, Euro, Koncika, Barbie, Baby, Langstrom, Ekstra. Tok FM, Euro, Koncika, Barbie, Baby, Langstrom, Ekstra. Kiedy podejrzenia czy wątpliwości związane z takim procesem, powie: rozumiem, sąd kazał mi zwrócić, urzędy inne każą mi zwrócić, ale ja mam wątpliwości, w związku z tym nie zwrócę, dopóki wszystko nie zostanie wyjaśnione. Tutaj Hanna Gąkiewicz-Waltz tego nie zrobiła. Wątpliwości nie było. Tylko, że to nie jest niezgodne z prawem. To jest kwestia jakości polityka, jego charakteru, jego podejścia. Odpowiedzialności politycznej. Dokładnie. I oczywiście jakby myślę, że Hanna Gąkiewicz-Waltz poniesie tę odpowiedzialność polityczną, prędzej czy później. Tylko jest kwestia tego, czy powinna już dzisiaj ją ponieść, czy poczekamy do wyborów i wtedy ona zostanie zweryfikowana negatywnie. Tak, jeden z ministrów sprawiedliwości zaczął użyć wobec poprzedniej ministra kultury, czy też nie. Tak, bo to jest kwestia tego, czy zostało złamane prawo, przez kogo. I chciałbym to wiedzieć dokładnie, czy ta procedura, którą my wybraliśmy w Polsce, bo przez sądy, przez ministerstwa, przez które naprawdę dotyczy mnóstwo instytucji osób, jest dobra, czy też doszło do złamania prawa. Artur Celiński, Republika Nowa, bardzo dziękuję za rozmowę. Czas na naukę. Krzysztof Michalski, witam Państwa, a naszymi gośćmi są dziś dwaj młodzi polscy badacze z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, dr Wiktor Lewandowski, witam serdecznie, i dr Michał Wójcik. Proszę Panów, porozmawiamy o bardzo ciekawych badaniach, które Panowie prowadzą, o samoorganizujących się nanocząstkach. Ale może najpierw proszę powiedzieć, bo słowo nano, czy przedrostek nano, pojawia się coraz częściej. Są nanofarby, nanolakiery, nanoroboty, nanoleki.
i nanokomputery. Proszę powiedzieć, skąd taka moda na nano? Czy to tylko moda? Moda to jest bardzo dobre słowo w kontekście tych produktów, które pan wymienił. Słowo nano atakuje nas, czy to w mediach, czy w reklamach, prawda? Natomiast w przypadku tego, czym my się zajmujemy, to niestety przynosi więcej chyba szkody niż pożytku, bo często to słowo nano ma taki bardziej wydźwięk tylko marketingowy. Natomiast nanotechnologia jest taką dziedziną nauki, która zajmuje się badaniem zjawisk i materiałów w skali nanometrycznej. Przedrostek nano, oznacza 10 do minus 9, tak samo 10 do minus 9, czyli część miliardowa czegoś. Tak, w tym przypadku, jeśli mówimy o nanoskali, to jest 10 do minus 9 metra. No właśnie, ale co takiego interesującego jest w tych super maciupeńkich, nawet nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, bo to jest tam któraś część włosa, prawda, cząstkach, że no właśnie i uczeni, i inżynierowie, technologowie się tym zajmują od ładnych paru lat. Rzeczywiście jest to coś bardzo małego, gdybyśmy przeprowadzili taki bardzo krótki eksperyment myślowy, żeby sobie wyobrazić, jak mała jest to część, to moglibyśmy powiedzieć, że gdybyśmy wzięli 1/1000 największego budynku na świecie, to dostalibyśmy obiekt wielkości tego fotela, na którym siedzę, ale jeżeli jego rozmiar pomniejszymy jeszcze o 1000 razy, dostaniemy coś rzędu wielkości mrówki, tą mrówkę podzielimy jeszcze 1000 razy jej wielkość, to dostaniemy bakterie i jeszcze 1000 razy dopiero dochodzimy do skali nano. I dopiero nano, tak? I to przejście z tej skali makro do skali nano jest bardzo ciekawe, dlatego że materiały w skali makro i w skali nano zachowują się zupełnie inaczej. Takim bardzo ciekawym przykładem jest tutaj złoto, które w skali makro, sztabka złota jest po prostu z barwy złotej. Natomiast jeżeli złoto zrobi się bardzo maleńkie, wielkości nanometrów, zmienia barwę. To zmienia barwę i roztwór takich nanocząstek. To dlatego ludzie lubią większe ilości złota może. Dokładnie tak. Proszę panów, ale czy dobre jest porównanie, że tak jak w drugiej połowie XX wieku elektronika była taką dziedziną promieniującą na inne, tak teraz nanonauki czy nanotechnologie promieniują na różne dziedziny? Jak najbardziej. Nanotechnologia to jest właśnie to miejsce, gdzie te nauki się spotykają i ta interdyscyplinarność ma w szczególności właśnie miejsce w nanotechnologii, gdzie biologia może współpracować z chemią, otrzymując nowe materiały w skali nanometrycznej, które mają właściwości dotychczas nieobserwowane dla takich materiałów w skali makroskopowej. Czyli możemy sobie wymyślić jakieś właściwości i te właściwości w pewnym sensie konstruować, tak? Można powiedzieć. Tak, dokładnie. I takie jest zresztą zadanie tych badań, którymi się zajmujemy, to znaczy chcemy uzyskiwać materiały, które będą miały wcześniej pewne określone właściwości. No, no właśnie, bo panowie prowadzą i przystąpmy do tych samoorganizujących się nanocząstek. Jakie to są nanocząstki? Srebro, metal, żelazo, no i właśnie co to znaczy organizować, czy samo się organizować w przypadku nanocząstek? Znaczy, jeżeli byśmy sobie wyobrazili defilujących żołnierzy i zatrzymali ich w pewnym momencie, no to zobaczymy, że te ci żołnierze są w pewien sposób zorganizowani. Czyli każdy żołnierz to jest taka jedna cząstka. Jedna cząstka, dokładnie tak. I w zależności od tego, w którym kierunku spojrzymy, to są między tymi żołnierzami pewne odległości, które się powtarzają. I to jest dokładnie to, co chcielibyśmy uzyskać dla nanocząstek. Ułożyć je w taki sposób, żeby tworzyły taką zorganizowaną strukturę. A jak będą panowie organizować tych swoich żołnierzy, czyli te swoje nanocząstki? My organizujemy nanocząstki głównie za pomocą tego, czym są one pokryte. My jesteśmy chemikami, syntetyzujemy zarówno tą część metaliczną, czy też magnetyczną, jak także to, co pokrywa tą naszą nanocząstkę. To pokrycie jest ważne nie tylko z tego względu, żeby utrzymać stabilność tego układu, tak, żeby te nanocząstki nie łączyły się w ten nasz materiał taki objętościowy, czyli materiał w skali makroskopowej, to pokrycie ogranicza tą agregację, natomiast także wymusza pewne uporządkowanie i my, kontrolując nasze pokrycie, jesteśmy w stanie kontrolować uporządkowanie bardzo małych elementów w nanoskali. No właśnie, ale dlaczego tak ważne jest to uporządkowanie? Bo ja rozumiem to bardzo ładne porównanie pana doktora Lewandowskiego, że idzie kolumna, no i ja rozumiem, że gdyby ci żołnierze szli chaotycznie, to ta kolumna nie byłaby reprezentacyjna, nie wyglądałaby ładnie. Czy podobnie jest z nanocząstkami? To znaczy nie chodzi mi o wygląd, ale o pewne wartości, które to uporządkowanie niesie, rozumiem, tej
struktury wewnątrz, tak? To jest pewna wiedza, którą orientowano się dopiero w ostatnich latach, że właściwości tych nanomateriałów zbudowanych z nanocząstek zależą nie tylko od materiału, z którego są zbudowane, od tego płaszcza organicznego, który jest na ich powierzchni, ale również od odległości pomiędzy poszczególnymi elementami, a zatem kontrolując ich ułożenie, jesteśmy w stanie kontrolować właściwości takiego materiału. Ale proszę powiedzieć, czym będą wyróżniały się te panów nanocząstki? No bo ja rozumiem, że to są jakieś specyficzne nanocząstki, tak? Czyli specyficzny sposób organizacji, panie doktorze? To jest na pewno specyficzny sposób organizacji, to znaczy to jest pewien sposób organizacji podobny do układów ciekło krystalicznych. Ciekłe kryształy spotykamy na przykład w wyświetlaczach ciekło krystalicznych, w telefonach, w laptopach i główną przyczyną tego, że spotykamy właśnie w urządzeniach elektronicznych jest to, że łatwo możemy kontrolować strukturę na poziomie molekularnym, strukturę faz tworzonych przez ciekłe kryształy z poziomu makroskopowego, używając bardzo niskich nakładów energii. I my, wprowadzając właściwości ciekłokrystaliczne do nanocząstek, także jakby zmiękczamy ten układ i możemy go łatwo kontrolować, ponieważ nie tak łatwo jest kontrolować uporządkowanie nanocząstek, te odległości, a z odległości często wynikają różne nowe właściwości optyczne, czy też magnetyczne, oddziaływanie ze światłem, prawda? Czyli później możliwość zastosowania tego materiału, właśnie zastosowanie jakby jest często uzależnione od tego, jak jesteśmy w stanie zorganizować ten materiał. To ta analogia do żołnierzy, tak? Jeśli żołnierze idą w jakimś kierunku, mogą coś działać, natomiast jeśli byliby rozproszeni we wszystkich kierunkach, ta siła absolutnie nie miałaby żadnego znaczenia, które reprezentuje. Podobnie jest z organizacją nanocząstek. Jeśli zorganizujemy pewne właściwości anizotropowo, czyli w jakimś kierunku, będziemy w stanie dużo więcej odnieść korzyści, prawda, z tychże właściwości. To, co jeszcze wyróżnia te nasze układy, to właśnie to, że jesteśmy w stanie je przełączać. Znaczy, możemy kontrolować ułożenie tych nanocząstek i to jest chyba ten element, który najbardziej nas odróżnia od tego, co już zostało pokazane w literaturze, co dotychczas wiele takich zorganizowanych nanomateriałów istnieje, tak? Tak, jak najbardziej. Natomiast to, co dają nam te ciekłe kryształy przyłączone do powierzchni nanocząstek, do tych powierzchni tych drobin, umożliwia nam przełączanie odległości, a zatem kontrolę właściwości takiego materiału. Z tym, że my jesteśmy to w stanie zrobić z milionami nanocząstek w tym samym czasie, prawda? A w jaki sposób? W ten sposób, że przykładamy pewne zewnętrzne czynniki, to jest te czynniki, które pozwalają nam właśnie makroskopowo kontrolować strukturę nanometryczną, czyli to są na przykład zmiany temperatury, światło ultrafioletowe. Pole magnetyczne też? W przyszłości także pole magnetyczne, a teraz zajmujemy się także właśnie wprowadzaniem tej ciekłokrystaliczności do nanocząstek magnetycznych. Myślę, że jesteśmy na dość dobrej drodze, więc to są czynniki zewnętrzne, którymi dysponujemy jakby w tym momencie właśnie w tej naszej makroskali, które możemy przykładać i zmieniać uporządkowanie milionów nanocząstek. Ja rozumiem, że na tym polega ten oryginalny panów pomysł, prawda, że w ten sposób państwo tymi ciekłymi kryształami, ligandami panowie porządkują te nanocząstki, a udało się już uzyskać jakieś konkretne zmiany materiału, bo ja rozumiem, że tak, materiał ma jakieś właściwości i to nie są te właściwości dane raz na zawsze. Tak? I panowie, i na tym polega ta innowacyjność panów pomysłu, że ten sam materiał może mieć różne właściwości. Czy tak? Tak, zgadza się i rzeczywiście takie osiągnięcia już mamy na swoim koncie. Doktor Wójcik opublikował pracę w dosyć prestiżowym czasopiśmie Allgewandte Chemie i w tej pracy, wykorzystując związki, które odpowiadały na odpowiednie naświetlanie, był w stanie kontrolować odległości między nanocząstkami, między drobinami. Natomiast ostatnio rzeczywiście udało nam się również uzyskać podobny efekt, jednak dla drobin srebra. Te drobiny srebra wykazują pewne bardzo ciekawe właściwości, które udawało się tym razem termicznie przełączać. Proszę panów, ja przeczytałem, że te materiały mają małą przenikalność elektryczną. Chciałem zapytać, dlaczego takie materiały są ważne? Dlaczego panów interesują? Bo to też musi mieć, jak rozumiem, wymiar praktyczny. Oczywiście, zawsze gdzieś w tej dalekiej perspektywie staramy się dążyć do celów praktycznych. Dla tych materiałów przewiduje się bardzo
szerokie zastosowanie w przewodnictwie optycznym. Pewne teoretyczne prace wskazują na to, że są one w stanie... Znowu elektronika, telekomunikacja. Najbardziej super szybkie komputery. Rozumiem, że to jest schemat, tak? Jesteśmy w stanie praktycznie bezstratnie przesyłać sygnał optyczny, przynajmniej w teorii, a więc budować elementy, które będą cieszyć światłowodów, a być może takie, które będą pozwalały na ich bardzo mocne zaginanie. A to fantastyczne, czyli rozumiem, że znacznie wzrosną możliwości telekomunikacji. A co dalej, jak już uda się te zorganizowane nanocząstki w jednym zdaniu, panie doktorze, co dalej, ma pan pomysł? Dalej chcielibyśmy, aby nasze projekty były jak najbardziej aplikacyjne i do tego będziemy zdążać. Pan doktor? Nanofarmaceutyki, nowe katalizatory, to jest także to, czym się zajmujemy, będziemy się zajmować. Proszę państwa, eksperci przewidują, że już za kilka lat, kilkanaście procent całej produkcji będzie z udziałem nanotechnologii. No i dobrze byłoby, gdyby także Polacy uczestniczyli w tym nanotechnologicznym wyścigu. Doktor Wiktor Lewandowski, doktor Michał Wójcik z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Krzysztof Michalski, żegnam się z państwem. Renusiu, jak mogę cię uspokoić? Tak się zastanawiam, jak tu się uczesać, żeby jak najlepiej prezentować parametry wszystkich produktów. Ja wybieram dziś proste i lśniące. Ireneusz, do zobaczenia w Saturnie. Saturn, technologia tak ma. Mamy okres grypy i przeziębienia. Rozmawiamy z dr Klaudią Zawilską. Pani doktor, co pani stosuje, żeby nie zachorować? Stosuję Rutinacę Med, która pozwala uniknąć infekcji dróg oddechowych, a także pozbyć się pierwszych objawów choroby. Rutinacę Med to idealne rozwiązanie dla pani, a dla pacjentów? Polecam ją także pacjentom. Stosując Rutinacę Med, szybciej wracają do zdrowia i są odporni na zachorowania. Czyli już wiemy, o co pytać w aptekach. Wyrób medyczny Rutinacę Med, polecana przez lekarzy w okresach grypy i przeziębienia. W pewnym momencie zacząłem siwieć. Standard. No ale przecież nie będę farbować włosów. Znalazłem prostsze rozwiązanie. Szampon DX2 w srebrnej tubie. To żadna filozofia. Idziesz do apteki i kupujesz DX2. Zmień szampon na DX2 i powstrzymaj siwienie. Masz dosyć infekcji? Działaj. Sięgnij po tabletki Neozinę. Neozinę zarówno wspomaga odporność, jak i działa przeciwwirusowo. Zastosuj Neozinę w każdej sytuacji. Neozinę. Zwalczaj wirusy i nie daj się infekcji. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. 500 mg Neozinę, wspomagające u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą, dynamotonowa czy poluretania. Aflofarm. Czwórka zdrowa, piątka okej, okay. Szóstce mały ubytek do zrobienia. O, a tu na dziąśle ma pan aftę. To pana nie boli? Boli, ale nie wiem, co mogę z tym zrobić. Proszę kupić w aptece Dezaftan. Dezaftan? To pomaga na afty? Dezaftan jest niezawodny przy wszelkich zmianach żywieniowo-odżywczych. Pomaga na afty, ale również na urazy wywołane przez aparaty ortodontyczne lub protezy, a także na pleśniawki u dzieci. Czyli nie będę musiał się męczyć. Dezaftan. Szybki sposób na afty i drobne urazy. Więcej na www.dezaftan.pl. Zwykle syropy są tylko na kaszel suchy albo tylko na mokry. Wyjątkiem jest Herbapek. Skuteczny zarówno w kaszlu suchym, jak i w mokrym. Dlatego Herbapek to pewność, że stosujesz właściwy lek na swój kaszel. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Tradycyjnie w nieżytach górnych dróg oddechowych suchy kaszel, utrudnione odkrztuszanie, przeciwwskazania, nadwrażliwość na składniki leku, astma, nie stosować u dzieci, które chorowały na kruk. Aflofarm. Autopromocja. Polskie Radio 24. Największe sportowe wydarzenie. Jest i sam przedziera się, zagrywa dodaszka. Nie strata naszych głosów. Nie! Sukcesy polskich zawodników. Kręci, kręci, kręci. Jeden, drugi, trzeci, czwarty obrót i leci. I Samba chciałby tańczyć. Płot! Jeszcze dalej! Emocje, których nie możesz przegapić. Jest przewaga niemal długości łodzi. Dalej Polki, dalej do przodu. Popychajcie równo, rytmicznie, z tempem. Magazyn sportowy w Polskim Radiu 24. Codziennie o 21:06. Można coś smarować, ale komu by się chciało? Bo można dużo prościej pójść do apteki i kupić szampon DX2 w czarnej tubie. Jest 12. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Komisja
Jako śledcza do spraw afery Amber Gold chce zobaczyć zwolnienie lekarskie i domaga się zbadania przez biegłego prokurator Barbary Kinian, która miała dziś odpowiadać na pytanie posłów, poinformowała Małgorzata Wasserman. Biegłe odpowiadają na pytanie, czy na przykład nie ma potrzeby słuchania ich w domu, bo też jest taka możliwość. Władze Warszawy unieważniły przetarg na audyt, który miał sprawdzić oddawanie nieruchomości w procesie reprywatyzacji, poinformował rzecznik ratusza Bartosz Milczarczyk. Jedyna oferta, która wpłynęła w odpowiednim terminie, we wskazanym terminie, była oferta, która nie spełniała wymagań Urzędu Miasta. Amerykanie wybierają prezydenta. Naszym rodakom w Chicago zapewniono... No to Polacy bardzo są zainteresowani, proszę Państwa, w buwie tym, że Amerykanie wybierają prezydenta i strasznie szepczą Polacy między sobą, zamiast siedzieć u świętej Anny Moherowej, szepczą między sobą, co to będzie, co to będzie. Ja mówię, święta macie swoje, święto dziadów Mickiewiczowskich, teraz 11 listopada i cicho być, nie z kamieniami, tylko spokojnie, nie zgrzytać zębami, nie zaglądać na ludzi z przodu, nie zaglądać na ludzi z tyłu, aby obgadać, po ludzku szanować się szacunkiem, z miłością i aby te pierwsze uczucia właśnie były. Miłość i szacunek pochodzące z Pisma Świętego Biblii. No ale jeżeli Biblia w Warszawie w śmietniku leży, no to nie. Nie stawi się na przesłuchaniu. Teraz posłanka ubolewa, że komisja poparła go dopiero dzisiaj, bo wywołało to niepotrzebne komplikacje i straty. Zgadzam się z parlamentarzystami PiSu, że dzisiaj nieobecność pani prokurator spowodowała to, że komisja nie pracowała merytorycznie i naraziła polskich podatników na kolejne straty. Ale gdybyśmy ten wniosek dowodowy przyjęli i moglibyśmy sprawdzić przed dniem posiedzenia komisji stan zdrowia pani prokurator, to mielibyśmy albo pani prokurator na komisji śledczej, albo innego świadka. Przewodnicząca komisji Małgorzata Wasserman z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że badanie prokurator Barbary Kijan przez biegłego jest uzasadnione właśnie dopiero dzisiaj, kiedy nie stawiła się przed komisją. Gdyby posłowie zgodzili się na to wcześniej, a świadek jednak zdecydowałaby się odpowiadać na ich pytania, komisja naraziłaby na szwank swój wizerunek. W tej chwili taka procedura jest w pełni zasadna, twierdzi posłanka PiS. Badanie, które będzie miało odpowiedzieć na pytanie, czy stan zdrowia pani prokurator umożliwia jej jakby stanięcie przed komisją i złożenie tutaj w tym zakresie zeznań. Ludzie odpowiadają na pytanie, czy na przykład nie ma potrzeby słuchania jej w domu, bo też jest taka możliwość. Ponadto no, z uwagi na stan zdrowia chcemy zapytać, czy wskazane jest słuchanie świadka przy udziale biegłego psychologa, czy też nie jest konieczna jego obecność. Prokurator Barbara Kijan na przełomie 2009 i 2010 roku podjęła decyzję, że śledczy nie zajmą się sprawą Amber Gold, mimo że KNF złożyła doniesienie do prokuratury, podejrzewając, że firma prowadzi działalność bankową, ale nie ma wymaganych zezwoleń. Sprawą zajęła się wówczas prokuratura rejonowa Gdańsk-Wrzeszcz, która po miesiącu odmówiła wszczęcia śledztwa, nie dopatrując się w działalności firmy znamion przestępstwa. O posiedzeniu Komisji Śledczej do wyjaśnienia sprawy Amber Gold reporterka Polskiego Radia 24 Ewa Wasążnik, a przewodnicząca komisji poseł Małgorzata Wasserman będzie gościem rozmowy politycznej Polskiego Radia 24 o godzinie 16.15. Trwa ustalanie przyczyn wypadku na strzeżonym przejeździe kolejowym na ulicy Moryca w Piotrkowie Trybunalskim. Przed 7 rano zginął tam kierowca, który wjechał pod pociąg ekspresowy relacji Łódź-Kraków, jadący w stronę Radomska. Wiadomo już, że rogatki nie były zamknięte. Na miejscu pracują wszystkie służby. Teraz trwają oględziny miejsca wypadków, mówi rzeczniczka piotrkowskiej policji Ilona Siderko. Będziemy wyjaśniali wszelkie okoliczności tego zdarzenia, zabezpieczali na miejscu wszelkie możliwe ślady. Pracujemy tutaj na miejscu. W tej chwili ruch pociągów nie odbywa się w żadnym kierunku. Pociągiem podróżowało 41 osób. Nikomu z pasażerów nic się nie stało, bo niespełna półtorej godzinie zorganizowany został dla nich zastępczy transport. Jak się obudziłem już, to tak jakby pociąg jechał po grudzie. No z tego wynikało, że ciągnął ten samochód i ten samochód tłuk tam o podkłady. Samochód, którym jechał mężczyzna, był na numerach rejestracyjnych powiatu piotrkowskiego. Pojazd wbił się w przód pociągu, został doszczętnie zniszczony. Monika Gosławska, Radio Łódź. W czasie wypadku na strzeżonym przejeździe służby pełnił pracownik z długoletnim stażem. Miał wszystkie niezbędne szkolenia. Był trzeźwy. W
Warszawski ratusz unieważnił przetarg na audyt, który miał sprawdzić oddawanie nieruchomości w procesie reprywatyzacji. Bartosz Milczarczyk, rzecznik ratusza, poinformował, że wpłynęła jedna oferta, która nie spełniała wymagań formalnych. Został przetarg unieważniony ze względu na to, że jedyna oferta, która wpłynęła w odpowiednim terminie, we wskazanym terminie, była ofertą, która nie spełniała wymagań Urzędu Miasta, które były stawione w specyfikacji zamówienia, a dotyczy to kwestii związanych z doświadczeniem wykonawcy w realizacji dużych zleceń. Warszawski ratusz deklaruje rozpoczęcie kolejnej procedury wyboru wykonawcy audytu. W połowie października wiceprezydent Warszawy Witold Palle zapowiadał, że pierwsze wyniki audytu mają być znane 19 grudnia. Linia 400 kV Kozienice-Ołtarzew na razie nie powstanie. Polskie sieci elektroenergetyczne i konsorcjum ZUE i Dalekowód Polska zerwały umowę za porozumieniem stron. Zarządy spółek uznały, że realizacja umowy jest niemożliwa ze względu na, jak napisały w oświadczeniu, istotne zmiany uwarunkowań. Inwestycja okazała się zbyt ryzykowna. Jak wylicza inwestor, od 2007 roku na trasie planowanej linii podrożały nieruchomości, powstały nowe zabudowania, tereny rolne przekształcone zostały na budowlane. Problemem okazał się też plan zagospodarowania przestrzennego regionu, zmieniany, ale też oprotestowywany, informował w październiku radny gminy Jaktorów Krzysztof Jarosz. No w tej chwili analizujemy dokładnie ten komunikat, jest tam wiele zawartych ważnych informacji, natomiast jest to tylko decyzja rozwiązania kontraktu, jeżeli chodzi o przebieg tej linii Piłka w Grze. Mimo zerwania kontraktu, mieszkańcy podwarszawskich gmin zorganizowali dziś protest w Warszawie przeciwko inwestycji. Rada Polityki Pieniężnej na rozpoczynającym się dwudniowym posiedzeniu ma zdecydować o wysokości stóp procentowych. Eksperci prognozują, że Rada nie zmieni stóp, co oznacza, że oprocentowanie lokat i kredytów w złotych pozostanie na obecnym poziomie. Główny ekonomista banku Société Générale Jarosław Janecki dodaje, że podczas posiedzenia członkowie Rady zapoznają się z najnowszymi prognozami ekspertów NBP dotyczącymi inflacji i wzrostu gospodarczego. A to może stwarzać możliwości do pojawiania się komentarzy i poszczególni członkowie Rady Polityki Pieniężnej mogą ustosunkowywać się do bieżącej sytuacji makroekonomicznej. Sądzę, że ostatecznie jednak prawdopodobieństwo zmian stóp procentowych w najbliższych miesiącach jest niewielkie. Jednym z powodów utrzymywania niskich stóp procentowych jest deflacja, czyli spadek cen rok do roku. Jarosław Janecki uważa, że tego zjawiska nie zobaczymy już w danych za grudzień, ale to nie oznacza szybkiej podwyżki stóp. Nie sądzę, żeby tego typu dane miały wpływ na to, żeby Rada Polityki Pieniężnej podwyższała stopy procentowe, ponieważ w tym samym czasie będą docierały do nas nieco słabsze dane z gospodarki. To będzie powodowało prawdopodobnie tą większą wstrzemięźliwość członków Rady Polityki Pieniężnej. Decyzję Rady w sprawie stóp procentowych poznamy jutro. Obecnie podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi 1,5%. W Stanach Zjednoczonych odbywają się dziś wybory prezydenckie. Dla Donalda Trumpa bardzo ważne w wyścigu do Białego Domu są głosy chrześcijan-konserwatystów. Nazywani w Stanach Zjednoczonych ewangelikalnymi stanowią niebagatelną siłę 62 milionów wyborców. Ich wahania czy rezygnacja z udziału w głosowaniu przyczyniły się w znaczący sposób do porażki kandydata republikanów Mitta Romneya 4 lata temu. Dlatego Donald Trump wielokrotnie podkreślał przywiązanie do wielu wartości ważnych dla chrześcijan konserwatystów. Trzecia debata prezydencka i pada pytanie o Sąd Najwyższy i aborcję. Donald Trump odpowiada, że w Sądzie Najwyższym zasiądą ci sędziowie, którzy doprowadzą do wycofania prawa do legalnego usunięcia dziecka przez cały okres ciąży. Prawo obowiązuje od lat 70. dla chrześcijan nie do przyjęcia. W Georgii pytam o to Jima Pace'a, republikanina, milionera z miasta Peachtree City, chrześcijanina konserwatystę. Czy deklaracja Trumpa to, na co czekał? Aborcja to, co się dzieje w moim kraju, jest dla mnie gorszące. Sąd Najwyższy ma potężną władzę w Ameryce, dlatego jeśli po wyborach pojawią się tam liberalni sędziowie, to będzie koniec Ameryki, jaką znam i w jakiej dorastałem. W Peachtree City pastor Mike Sherrard mówi mi o podziałach wśród wiernych. Są mocno rozdarci. Hillary Clinton, jej poglądy na świat, rolę religii, aborcję, małżeństwa, sumienie nie pozwala im na głosowanie na nią. Donald Trump, chrześcijanie, konserwatyści są z niego niezadowoleni. Są rozdarci, bo jego słowa o imigracji, kobietach dla wielu są naganne z moralnego punktu widzenia. Pomimo wahań, większość chrześcijańskich konserwatystów prawie na pewno wybierze Donalda Trumpa. Z Nowego Jorku Michał Żakowski, Polskie Radio. Naszym rodakom w Chicago, mającym amerykańskie obywatelstwo, zapewniono pomoc w głosowaniu i obsługę polskojęzyczną.
W Chicago jest 200 komisji wyborczych, w których według lokalnego prawa musi pracować choć jedna osoba mówiąca po polsku. Są to sędziowie elekcyjni, którzy służą pomocą naszym rodakom. Nie jest prowadzona statystyka, jak wielu Polonusów głosuje, ale zdaniem Moniki Myśliwiec, polskiego koordynatora do spraw wyborczych miasta Chicago, w ostatnich latach te liczby się zwiększają. Coraz więcej naszych rodaków interesuje się wyborami, głosuje. Nawet widzę to po telefonach, które otrzymujemy do naszego biura. Codziennie jest naprawdę masa telefonów właśnie z pytaniami od wyborców, gdzie mogą się zarejestrować, jak mają oddać głos, aby to zrobić właściwie, jak również w której placówce mogą głosować. Frank Spula, prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej, najważniejszej polskiej organizacji w USA, podkreśla, że w tych wyborach Kongres nie poparł żadnego z kandydatów. My są neutralne, my wspieramy wybrany rząd. Donald Trump z przedstawicielami Polonii spotykał się dwukrotnie. Hillary Clinton wysyłała swoich przedstawicieli z Chicago dla Polskiego Radia. Jan Pachlowski. W związku z wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych na rynkach dominuje od początku tygodnia wyraźny optymizm. Wczorajsza sesja na nowojorskich giełdach przyniosła znaczne wzrosty głównych indeksów o ponad 2%. Przede wszystkim za sprawą wiadomości, że FBI nie postawi zarzutów Hillary Clinton. Inwestorzy liczą, że wygra Hillary Clinton, powiedział w Polskim Radiu 24 Kamil Maliszewski z domu maklerskiego mBanku. Doniesienia ze strony FBI, które stwierdziło, że jednak nie było żadnego przestępstwa. Bardzo ucieszyły inwestorów i widać było, że po tym piątku, kiedy widzieliśmy silne spadki, praktycznie wszystkie ryzykowne aktywa traciły, poniedziałek to była euforia. No i pewnie też środa może taką euforię przynieść, jeżeli wygra Hillary Clinton. Natomiast jeżeli wygra Donald Trump, to mamy bardzo dużą niewiadomą. Pierwsza reakcja rynku to z pewnością duże spadki cen akcji, ale na rynku walutowym już przewidywać jest zdecydowanie trudniej. Tak? Możemy sądzić, że ropa na przykład mogłaby tanieć w takich okolicznościach. Widać ewidentnie już od 2 tygodni, że tylko tym żyją rynki finansowe, tylko wyborami i mamy taką sytuację i skalę ruchów bardzo podobną do referendum dotyczącego Brexitu. Zdaniem Adama Rucińskiego z firmy doradczej BTFG na rynkach widać spokój i duże zaufanie, ale po wyborach sytuacja się zmieni. Ostatnie dni, godziny faktycznie pokazują pewną zmienność, ale to jest zmienność taka krótkoterminowa. Jeżeli spojrzymy na poziom indeksów amerykańskich, to one są na szczytach, tak? Jeśli mówimy o Nasdaqu, to indeks technologicznych spółek, może tak sobie w skrócie określić, jest na poziomie wyższym niż mieliśmy za czasów bańki internetowej. Także gospodarka amerykańska i postrzeganie gospodarki amerykańskiej przez samych amerykańskich obywateli i zewnętrzne otoczenie jest bardzo dobre. Natomiast na pewno dużo się zmieni. Nawet jeśli wygra pani Clinton, no to ona też ma dość radykalne podejście, dość radykalne poglądy. Oczywiście zobaczymy, ile tych poglądów zostanie utrzymanych w realnej polityce po wyborach, bo jednak język wyborów jest inny język niż okres powywyborczy i faktyczne realizacje. Na pewno dojdzie do dużych zmian i tego możemy być pewni. Natomiast póki co inwestorzy są jednak dość spokojni. Dlaczego? No przeżyliśmy już wiele w ciągu ostatnich lat. Mówimy teraz o wyborze prezydenta, bo prezydent na pewno ma bardzo duży wpływ na politykę w Stanach Zjednoczonych, tak, na to, co się dzieje. Natomiast przeżyliśmy kryzys w Stanach Zjednoczonych i to było na prawdziwe wydarzenie, bo jak się wali gospodarka, to jest bardzo źle, a jednak jak widzimy, indeksy są na bardzo wysokich poziomach. Puls gospodarki jest do odsłuchania na www.polskieradio24.pl, a amerykańska noc wyborcza na żywo w Polskim Radiu 24 od godziny 23. Prognoza pogody. Dzisiaj pochmurno i deszczowo. Na wschodzie i północy deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Temperatura od 3 do 6 stopni, w terenach podgórskich 1-2 stopnie. Wiatr słaby, na wybrzeżu słaby i umiarkowany, zmienny. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Reklama. Teraz na 18 urodziny w MediaMarkt. Aparat Sony HX300 z obiektywem Zeiss, 50-krotnym zoomem optycznym i możliwością nagrywania filmów w jakości HD już za 1349 zł. MediaMarkt.pl. Pani magister, chciałbym olej z wątroby rekina. Który jest najlepszy? Polecam suplement diety Preventic. Dobrze, z tym, że ostatnio miałem 120 kapsułek, a tu jest 60. 60, ale z podwójną dawką. Preventic edycja specjalna. Dzięki podwójnej dawce 500 mg odpowiada aż 2 standardowym kapsułkom oleju z wątroby rekina. Ale to nie wszystko. Preventic jest jeszcze wzmocniony bezzapachowym czosnkiem. Kapsułka kapsułce nierówna. Ten Preventic ma 2 razy tyle oleju i jeszcze czosnek. Nigdy tak nie porównywałem. Poproszę Preventic. Preventic. Podwójna dawka oleju plus czosnek. Czy rozwiązaniem na kaszel dla dzieci może być lizak? Podaję dzieciom lizaki Naturceptgardło, ale o lizakach na kaszel nie słyszałam.
bardzo dobry pomysł, ale czegoś takiego chyba nie ma. A co na to lekarz? W aptekach dostępne są nowe lizaki Naturcept Kaszel. To bardzo dobre rozwiązanie dla dzieci. Wyrób medyczny Naturcept Lizaki łagodzą kaszel, zmniejszają jego częstotliwość i ułatwiają odkrztuszanie. I bardzo smakują dzieciom. Lizaki Naturcept. Pysznie smakują, dzieci kurują. Dzień dobry, chciałem zamówić projekt domku na drzewie. Nie mogę go przyjąć, bo tonę w umowach i dokumentach. Umowy to nie pana działka. Polecam porady prawne przez telefon w plusie dla firmy, żeby pan mógł dzwonić i wyjaśniać te wszystkie prawnicze ornamenty. A do tego coś ekstra. Do 20 giga internetu LTE Plus i fasada się od razu rozpromieni. Chyba facjata. Brawo ty! Brawo ja! Tylko w plusie dla firmy. Porady prawne przez telefon do 20 giga internetu i nowy Samsung Galaxy A5 z LTE Plus Advanced. Dotyczy wybranych wariantów ofert. Szczegóły w regulaminach promocji na plus.pl. Plus. Nowe możliwości. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i gotowe. O, dobre. Renopuren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na komfort oddychania. O, dziewanna. Wspierające odporność. Czarny bez. I najważniejsze, wspomagające utrzymanie zdrowych zatok. Aha, i tymianek. Suplementy diety Renopuren dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Był sobie maluszek, który nie potrafił sam wydmuchać noska. Na szczęście mama znalazła rozwiązanie. Aromactive Baby. Można go stosować bez obaw już od pierwszego dnia życia. Żel Aromactive Baby uwolnił aromaty sosny, mięty i eukaliptusa, które pomogły dziecku spokojnie zasnąć. Morał. Dla maluszków tylko Aromactive. Aromactive. Swobodne oddychanie przez całą noc. Wojtechu, jak przygotować?